Saga transferowa z Lionelem Messim dobiegła końca. Od wielu miesięcy na kanale Czysta Piłka śledziliśmy sytuację Argentyńczyka. I to od momentu, kiedy to Messi wstrzymywał się z przedłużeniem kontraktu z PSG, aż do dnia dzisiejszego, w którym mamy już praktycznie pewny transfer tego legendarnego zawodnika do arabskiego Al Hilal. Tym samym Messi złamie rekord na najlepiej zarabiającego piłkarza w historii. No i na koniec kariery będziemy mieli last dance jego rywalizacji z Cristiano Ronaldo. Rywalizacji, której ci dwaj toczą praktycznie przez całą swoją karierę. Jednak podsumujmy wszystko, co działo się wcześniej i co doprowadziło do tego hitowego transferu. Jeżeli chcecie pomóc mi się rozwinąć, to możecie zostawić subskrypcję na tym kanale. No i lajka dla zasięgu, by dotarł do jak największej liczby osób. Z góry wam za to bardzo dziękuję, no i przechodzimy do głównej treści tego odcinka. Jak informują francuskie oraz hiszpańskie media, to Lionel Messi zagra w Arabii Saudyjskiej w przyszłym sezonie w ramach ogromnej umowy. Z dniem 1 czerwca ukazał się wielki artykuł, w którym stwierdzono, że Messi to już deal done i że jego gra w Arabii Saudyjskiej w przyszłym sezonie jest już praktycznie pewna. Francuskie media zwróciły się wręcz o komentarz do PSG, które przyznało tylko, że Messi ma kontrakt z klubem do końca czerwca. Mówiono, że jeżeli dwie strony chciałyby przedłużyć ten kontrakt, to zostałoby to zrobione wiele wcześniej. Francuskie L'Équipe podało również informację, że negocjacje nie zajęły tyle czasu, co z Cristiano Ronaldo i że Messi trafi do Al Hilal. Dodatkowo ciekawą sytuacją jest podobno fakt, że to nie klub sprowadził Argentyńczyka, a sam rząd Arabii Saudyjskiej. L'Équipe w tym samym wydaniu poinformowało, że otoczenie Messiego generalnie zgadza się na przenosiny do Arabii Saudyjskiej, no i doszli do wstępnego porozumienia. Jednak Saudyjczycy nie chcą długo czekać. Dlatego Messi będzie musiał śpieszyć się z tą decyzją i wiadomo, że kontrakt nie został jeszcze podpisany, ale można zakładać, że jest to tylko kwestia kilku dni. Chyba że Messi przegapi szansę na tak wielkie pieniądze, o których jeszcze porozmawiamy. To, że Messi odejdzie z PSG, było raczej wiadome od dawna. Argentyńczyk stracił wiarę w projekt, który oferował mu klub z Paryża, no i dodatkowo kibice zaczęli domagać się wręcz jego odejścia, ponieważ według nich zachował się okropnie względem klubu. I wiadomo, że było to bardzo stronnicze podejście właśnie sympatyków klubu z Paryża, jednak ich frustrację mógł odczuć sam zawodnik, który był wygwizdywany, no i na pewno nie czuł się jak w domu. Jeszcze miesiąc temu najbardziej prawdopodobną opcją było przejście Messiego do Barcelony, czyli do klubu, który jest jego domem. Messi w 2021 roku opuścił Barcelonę ze łzami w oczach. Niestety Argentyńczyk w dużej mierze przez surowe przepisy finansowe La Ligi nie przedłużył kontraktu z klubem. Z klubem, w którym występował od początku zawodowej kariery. I wówczas wtedy Messi trafił do Paris Saint-Germain, z którym podpisał dwuletnią umowę. Czy była to udana przygoda? Na pewno mogłoby być lepiej. W ostatnim czasie środowisko Barcy robiło wszystko, by umożliwić ten transfer. Bardzo im zależało na tym, żeby Messi wrócił do domu. Jednak ich problemy finansowe, no i presja ze strony La Ligi sprawiły, że ten transfer nie miał szansy dojść do skutku. Messi wiele zawdzięcza Barcelonie, no i vice versa. Jednak piękny scenariusz dla kibiców Barcelony, no i ogólnie dla kibiców piłki nożnej, nie będzie miał miejsca. Możemy się teraz tylko domyśleć, że sam piłkarz również chciał wielki powrót na Camp Nou, jednak teraz sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Co do Arabii Saudyjskiej, to ta opcja pojawiła się od początku plotek transferowych związanych z Messim, jednak nie był on co do tego przekonany. Podobno wszystko zmieniło się, kiedy Saudyjczycy znowu podbili stawkę i zapewnili go o absolutnie rekordowych pieniądzach. Mistrz świata z Kataru miałby spędzić w Arabii Saudyjskiej 2 lata i w ciągu tego czasu Argentyńczyk zarobiłby ponad 1 miliard euro. A dokładnie 1 miliard euro i 200 milionów. Tym samym ponad dwukrotnie przebiłby zarobki Cristiano Ronaldo. Portugalczyk dostaje w Al Nassr pensję na poziomie 200 milionów rocznie, ale jego kontrakt obowiązuje przez 2 lata i 6 miesięcy, co łącznie daje 0,5 miliarda euro. Dlatego Messi, gdyby przeszedł do Arabii Saudyjskiej, stałby się bezapelacyjnie najlepiej zarabiającym piłkarzem w historii piłki nożnej. Saudyjczycy, tak jak wspominaliśmy, mają jednak swoją granicę cierpliwości i według właśnie hiszpańskiego dziennikarza Gerarda Romero, oferta Al Hilal ma obowiązywać jeszcze tylko przez 15 dni. Dlatego Messi musi naprawdę się śpieszyć z decyzją. Nie trudno uwierzyć, że ta kwota nie jest tylko transferowym budżetem klubu Al Hilal. Takie ogromne pieniądze na pewno musiałby wyłożyć rząd Arabii Saudyjskiej, albo przynajmniej pomóc w bardzo sporej części. I możemy się teraz zastanowić, że tutaj już nie chodzi tylko o sport. Jest to wręcz polityka. Na takiej samej zasadzie przychodził Cristiano Ronaldo. Miał być on twarzą Arabii Saudyjskiej do zorganizowania tam mundialu. No i Lionel Messi na pewno teraz dołączy do tego projektu. Z jednej strony będzie świetnie zobaczyć tych dwóch znowu w jednej lidze, jednak na pewno nie będą to już takie same emocje, jak za czasów, kiedy ta dwójka grała w La Lidze. Cristiano w Realu, a Messi w Barcelonie. Była to niesamowita rywalizacja, no ale teraz będziemy mieli jej taki mniejszy smak. Cała ta sytuacja jest bardzo rozwojowa, jednak naprawdę z każdej strony dochodzą do nas coraz to nowsze informacje, które wręcz potwierdzają ten transfer. Gdyby Messi odrzucił ofertę Saudyjczyków, to najprawdopodobniej jedyną opcją, jaką by mu
została, byłby Inter Miami. W Interze Miami, czyli klubie zarządzanym przez Davida Beckhama, również był pomysł, o którym wam kiedyś wspominałem. Miał on polegać na tym, że na pensję Argentyńczyka miałby się zrzucić każdy klub z MLS. Tylko po to, by podnieść prestiż ligi i umożliwić kibicom z Ameryki oglądanie takiej legendy piłki nożnej jak Messi na ich boiskach. Cała ta sytuacja z transferem Messiego wzbudzała naprawdę wiele emocji i dużo tutaj się działo. Kiedy to wiele wskazywało na to, że Barcelonie jakimś cudem uda się dopiąć ten transfer, to wszystko się zepsuło. I na ten moment wszystko wskazuje na to, że Messi w najbliższych dniach podpisze oficjalnie kontrakt z Al Hilal. Zrobiłem ten odcinek, ponieważ tak jak wam wspominałem we wstępie, na kanale Czysta Piłka od bardzo długiego czasu analizujemy sobie sytuację Messiego. Dlatego jestem bardzo ciekawy waszych opinii. Czy sądzicie, że ten transfer Messiemu się opłaci? I może nie mam tutaj na myśli zarobków, ponieważ jest to odpowiedź oczywista, ale chodzi o sam wizerunek. Pamiętam, jak w styczniu kibice z całego świata krytykowali Cristiano, że poszedł on na łatwiznę odcinać kupony do Arabii Saudyjskiej. Jednak teraz przed takim samym wyborem stoi Messi. Dlatego jest to dosyć niespodziewana historia, no i sądzę, że kilka lat temu nikt by nie pomyślał, że ta legendarna dwójka będzie swoje kariery kończyć właśnie w Arabii Saudyjskiej. Chociaż tutaj wiele może się wciąż zmienić. Dlatego tak jak mówiłem, czekam na wasze zdanie w komentarzach, jestem bardzo ciekawy, no i mogę wam podziękować tylko za oglądanie do końca. Dlatego my słyszymy się w kolejnym odcinku. Do następnego, siemano!